Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i dziś widzimy się w grze Hades, bo no nie będę ukrywał trochę długiej przerwie, ale tak, jesteśmy ponownie i zapomniałem o tej gierce. I tak, tam coś się dzieje z bronią, a tutaj możemy pogadać kostkiem, co też chyba ostatnio robiliśmy, ale pewnie nie jestem, więc tak. O nie. Calm down, Skelly. I'm sure whatever it is perfectly normal for a legendary semi-sentient titan slaying weapon from the dawn of time. No dosyć się precyzyjne określenie, czym jest ta broń, ale dobra. Dobra. That's just it. Those weapons of yours, they have seen some real business, pal. You're giving them a real workout, so maybe they're starting to like you or something. Loosening up a bit, you know, like you and me. No sensowne, sensownym tekstem. Dobra. I should go check it out. Więc co my tu mamy? O, widzę, że ci rękawice będą iść do akcji, bo tak, więcej ciemności, chcę ciemność. A co my tu mamy? Exegryph, you're telling me your secrets. Okej! Czyli mamy tu jakieś jakby aspekty. Forma, w której adamantowy miotacz ujawnił się po raz pierwszy, dodatkowa amunicja. Okej, czyli tutaj mamy jakby różne wersje tej broni. Tymi specjalnymi efektami, potem tutaj przez 4 sekundy po zaabsorbowaniu uderzenia ataku specjalnego, nie rozumiem do końca tego, ale tak. Zadajesz dodatkowe obrażenia, 15%. Za krew tytanów, okej. Aspekt Hesti, tak Hesti. Poręcz przeładowania następnym strzałem o większą moc. Ciekawe. Tak, a czy to oznacza, że każda broń ma? Pewnie tak. Okej, pozwólcie, że zobaczę po prostu wszystkie, bo aż żal nie zobaczyć wszystkich opcji. Ale tak, szybkość ataku i ruchu. 3% na poziom. Niewiele, ale kuszące, jako że z mieczem mam problemy. Kto wie, może to będę używał, tylko z drugiej strony mało tego mamy. A nie chciałbym, powiedzmy, zmarnować i potem płakać, że nie mogę innych rzeczy robić. A właśnie, nie zobaczyłem pozostałych, jestem głupi. A 3 sekundy po ataku specjalnym. Atak może mieć krytyki. Atak specjalny wyciąga z wrogów pocisk i obrażenia wystrzału z pocisku. Powiedziałbym me. Tam ostatni jest jakiś taki, którego nie rozumiem, więc. Okay. Ale każdy ma w sumie taki. Obecnie twój umysł tego nie ogarnia, ale tak. Zagreusa. Formu, w której wieczna użyta. Tak, obrażenia, szybkość i zasięg. Ataku specjalnego. Powiedziałbym, że me. Nie jest to coś takiego stricte ważnego. No, w sensie. Fajnie można itować, jeśli się nie martwą włóczem, it z powrotem, więc może to kiedyś wezmę. Ale tak, po tego specjalnie można odzyskać włócznie wściekłą szarżą. Okej, czyli tutaj będziemy mogli szarżować do tej włóczni, potem jak ją rzucimy. To mi się podoba. Atak obrotowy zamienia się w każdy wymach. Dobra. Tu jest jakaś po prostu wersja, która, jakby to sobie określić, chyba będzie zmieniała właśnie to przetrzymanie. To był lewy, tak, lewego przyciska myszy. Wybaczcie, że tak dziwnie, ale tak, ja zawsze siedzę przed komputerem, mylę prawo z lewym, więc tarcza, obrażenie ja atakuję ataku z odskoku. Okej, czyli co zwiększa po prostu obrażenia. Fajne, plus 3, nie najwięcej, ale tarcza ogólnie jest super potężną bronią, więc się nawet nie dziwię. Trzeba, żeby tak. Szarż byka, to jest atak specjalny, więc większa ilość tarczy. Okej, czyli szarżujemy, potem rzut. Okej. A tak specjalny zmienia się w błyskawiczny dysk. Tutaj błyskawiczny właśnie wracając na polecenie, nadal możesz atakować. Tego nie rozumiem, ale będę chciał to sprawdzić. Zdecydowanie za 2 krwi, co prawda. Jak tylko będzie okazja, powiedzmy, na to, żeby właśnie mieć więcej ciemności z jedną z tych broni, to na pewno coś tam polepszą, wezmę nowego. Łuk, szansa krytyczna tutaj. Fajne, ale takie. Osobiście bym powiedział nudne. Atak specjalny automatycznie wyszukuje ostatniego wroga trafionego przez atak. Super, super. Co prawda mniej strzał, ale i tak super, chcę to, fajne. Wystrzał ładuje ten kamyk do następnego ataku, wybuchając przy uderzeniu. Świetne. Świetne, to powiem szczerze, poza tym szansą na krytyka, która oczywiście jest dobrym wyborem, ale nudnym. Inne są bardzo fajne.
A rękawice, jakie tu mają opcje? Orma w tej szansę na unik. 5% na unik na poziom, okej, okay, super. Magnetyczny atak. Hakiem, jego przyjęcie z... nie rozumiem do końca. Dżęgo wrogów przez następne 6 sekund. Twój atak oraz wystrzał uderzają ich mocniej. Może być ciekawe. A tej... połowy procent 12 uderzeń, czyli następny atak specjalny uderza kilkukrotnie. Wiedziałbym, że może nawet bym wziął coś takiego. Aspekt Talosa. Będę później żałował, czy nie, to już inna kwestia, ale... No jak musimy grać dziękawicami, to bym to sprawdził. Wow, w ogóle fajny wygląd to ma. A sam? Okej, trzeba to tak zmieniać. 10% można to zmienić potem na 20% i tak dalej, ale drogie to. Wolę oszczędnie do tego podchodzić. Ataki wyglądają tak samo, okej. Czy to się nie zmieniło? Aha! Okej! Okay. Jestem w stanie przyciągać wrogów tym atakiem, okej, okay, podoba mi się to. Dobra, to był dobry wybór. Biorę to. I tak, ostatnio widzę, że chyba też mamy nowe akcesoria. Turny mają zabijać lecznicze, super. Wyobrażę, kiedy mam mało życia. Tak nie pamiętam, skąd takie rzeczy mam do końca, ale... Atak specjalny, wystrzał i tak dalej, zdaję więcej obrażeń, jeśli nie są wzmocnione przez dar. Okej. Nie wiem, jak to ma do końca działać, ale wezmę. Musimy ulepszać wszystko, chociaż na to dwie gwiazdki, czemu nie. A potem będę musiał się męczyć znowu z piórkiem. Cerberus defends our realm so that no one gets in alive or gets out either way. Okej, nie podoba mi się to. Chyba to znaczy, że będziemy musieli walczyć z pieskiem później. A nie chcę. Athena, okej. It comforts me to see how far you've come, cousin, and I am confident that you shall make your way eventually. I shall look forward to our conversations then. No, tak, rozmowy, no. Co tu mamy? Atak jest mocniejszy i może odbijać. Specjalnie jest mocniejszy i może odbijać. Zdaję wrażenie, że może odbijać. To wezmę, szczerze. Jest to dużo lepsze dla ataku specjalnego niż 50%. Divine protection. Więc... no niech będzie tak, że... Właśnie to będzie inaczej. Proszę nie. Nie mówcie mi, że wypadłem z wprawy aż tak bardzo, że już... byle czaszka mi trafia. Całe szczęście tylko jedna ataka. Mam, no, takie leczenie, że jedna tak czaszki... Aha! Przeciągnięcie nie resetuje ataku wrogom. Okej. Okay. Ale dobra, podoba mi się nadal ten aspekt tego, Talosa, czegoś tak. Znowu Talos. Jak już słyszę Talos, to... Ciekawe, może nie kojarzyć mi się ten Kolos. Jeśli nie mylę, to chyba tak, to chyba był Kolos właśnie, taki najłatwiej określając z brązu? Chyba? Pewnie nie jestem, bo nie jestem aż takim znawcą greckiej mitologii i tym podobnych rzeczy. Ale tak, problem w tym, że pokaże mi się pierwsze, co to jedna gierka. Którą znam sprzed lat. Nie wiem, czy nazwać ją logiczną, pseudologiczną. No, chociaż chyba podchodzi pod logiczną. The Talos Principle. Świetna gra. Kiedyś bym chciał ją nawet wam może pokazać jakoś dokładniej. U siebie. Ograć. Nie to. Był ten przycisk, okej. Okay. Ograć właśnie, pokazać, przedstawić, ale... No mówiąc wprost, nie posiadam jej na razie, a... Wolę też poczekać na okres, kiedy będę mniej pamiętał z tego, jak tam niektóre rzeczy wyglądają. Bo niestety tu mogę powiedzieć, że jak... osobiście nie grałem w Talosa. Tak, znam go co najmniej przyzwoicie przez to, że oglądałem na YouTubie. Co prawda lata temu to już było, ale... Ale tak. Okej, okay, kolejna Athena albo Poseidon. Pójdźmy po Athenę, czemu by nie? Gdzie będziemy właśnie taki... Można to nazwać klimat trzymać, Athenowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale dobra, to przyciąganie podoba mi się bardzo. Pozwala to fajnie właśnie sobie przyciągać wroga wtedy, kiedy się chce, jak się chce. Świetnie. Może pomóc też trochę z piórkiem, ale tak. Wystrzał zdaje wrażenia... W równej wielkim szerze może odbijać. Kora z brązu. Albo wspaniała riposta.
O. Żadnego z tych trzech nie mam, ale... Wspaniała riposta jest potężna. Z drugiej strony skóra z brązu będzie bezpieczniejsza, ale nie. Wspaniała riposta. W ten sposób chyba będę mógł po prostu... No, potężnie odbijać ataki tym czymś. Ciekawe, czy na mek też to będzie działało. Nie? Okej, ale w sumie ciężko to będzie odbijać ataki. Jak tak teraz o tym myślę. Jak przyciągam, to na ataki tak mnie nie trafia zazwyczaj. Chyba, że musi to być tak, żeby nie przyciągnął wroga. Ale dobra, na odbijanie pocisków się nada. Nadal, więc... Może jest zbędne tylko marudze i sklep. Fajne, tylko chyba mamy za mało, żeby gdzieś tam sensownego brać. Ewentualnie większe wyzwanie w zamian za Aresa. Nie, niech będzie sklep. Niech będzie sklepem. Za rzadko po prostu sklep odwiedzą. No, tak jak mówiłem, tutaj niestety młotek mi przepadnie, a szkoda. Używam młoty. Ale wezmę trochę ciemności i w sumie tyle. Nawet nie mam nic do powiedzenia wielkiego. Trudno się mówi. No ale dobra, zaraz będziemy troszkę inną butelkę nektaru, czy co tam było. W sumie nigdy nie mogę sobie przypomnieć, czy to jest nektar, czy ambrozja. Ale tak, no. Powiedzmy po prostu butelkę tego płynu tutaj na zbieranie serduszek u postaci. Więc tak. Tak będzie najbezpieczniej to nazywać, płynem na serduszka. Chociaż jest to... Bądź trochę obraźliwy. Dla samej... Powiedzmy, mitologii, z której gra czerpie. Ale tak. Dobra. Udało się i jest co? Mogę sprawdzić, co to jest. Chyba? Nie, nie mogę. Szkoda. Czym na to, że może nagrać pokażę, bo nie. To jest coś ciekawego. Nie, nie jest takiego wartego uwagi na razie. Ej, okej, jest trudna bitwa, tak czy siak. Wydamy z Poseidona. Okej. Dobra. Okej. Nie umiem. Nie umiem jeszcze nie otrzymywać obrażeń. W szczególności z tym, że mam no dosyć sensowną... Może właśnie nawet niesensowną, ale długą przerwę. A właśnie Tradesa. Ale tak, i tak daje radę mniej więcej. Nie pamiętam, czy Poseidon ma, czy nie, więc... Ale tak wracając, nawet jeśli nie miał, to trudno, przeżyje. A jeśli miał, to okej. Okay. Wsparcie Poseidona, nie? A tak zdaje dodatkowe wrażenie od trochę wrogów za słabe. Pani. Ale to może być, bo tego jeszcze też nie miałem. A, fajne. Zresztą moje skoki będą ranić wrogów, to mi się podoba. Nawet jeśli nie będą to jakieś zabójcze obrażenia. Chociaż 44 to nadal spory wynik. Więc tak, no... Bawić się w skakanie, żeby ubijać tym wrogów, no... Jaki tam sens może ma? Dobra. Dobra, jest spokojnie, jest dobrze. Dobra, podoba mi się. Ogólnie rękawice mi się podobają, a teraz jeszcze z tym przyciąganiem, jeszcze z takimi talentami jakieś trafiam. Super. Zeus... czy... Pójdźmy po Zeusa. Lepiej zebrać jeszcze więcej talentów. Darów, ale wiadomo co chodzi. Tych takich wzmacniających właśnie różne aspekty. Tego mojego stylu rozgrywki z nim będę decydował się, co powinienem, a co nie ulepszać. No nie ukrywajmy, no. Lepszanie tak na chybił trafił może być kiepskim pomysłem, potem będzie takie, no, po co ulepszać, to jak mogę mieć coś 20 razy lepszego na ulepszenie. A dopóki, no, nie będę miał zapełnionych tych slotów, to nie wiem, co się tam trafi, co tam będzie i... Trochę gubię sens swojej własnej wypowiedzi, niestety, tak ze mną bywa często, ale powiedzmy to. Wolę mieć więcej zdolności ogólnie przydatnych niż jedną, ale potężną. Więc no. Mam nadzieję, że rozumiecie już oryginalny sens mojej wypowiedzi. Okej, Zeus.
Nie wiem, czy dostał, czy nie. Trudno. We prevailed against the Titans and established law upon the Earth. Your father then descended to the land of death, and we've not seen much of each other since. Okay. Historia taka dosyć typowa, i czy jest coś nowego? Tak, wuje, piorun to nie, otrzymasz obrażenie. Piorun, jeśli wykonasz odskok tuż przed otrzymaniem ciosu, piorun trafi w wroga. I teraz tak, nie chcę mi się po to walczyć, wezmę klucza, bo chyba jeszcze wszystkiego za klucza nie mam. A nie ukrywajmy, przydałoby się odblokować całe lustro. Przy czym mówię, że chyba, bo to jest też moją wadą, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie przy Hadesie. Prawda jest taka, że nie sprawdzałem, co ostatnio robiliśmy i jak robiliśmy, nic. Po prostu na ślepo wsiadłem dzisiaj do Hadesa i tyle. Dzisiaj to jest takie trochę pojęcie względne. Ciężko mi stwierdzić, kiedy uda mi się ten odcinek wyrzucić. Ostatni internet się trochę buntuje. Ale tak, młotek albo pieniądze, oczywiście, że młotek. Nawet jeśli to było, znaczy moją śmierć. Ja pewnie to znaczy moją śmierć. Ale dobra. Młotek, atak z odskoku przy wrogów zdaje 900% więcej obrażeń. Atak ma większy zasięg, zdaje 10% obrażeń. Atak zdaje 5 obrażeń za każdym przypomnieniem. Kurczę, obie są świetne. Obie są świetne. To jest ogólnie bardzo dobre. Jeśli będę mógł trafiać, ale to jest ogólnie bezpieczniejsze. No to na pewno będzie fajne, jak będę mógł trafiać cały czas non stop i tyle. Wezmę to, co jest bezpieczniejsze. Oj tak, oj tak! To jest dobry wybór. Teraz nawet się nie będę musiał obawiać takich rzeczy, jak to, że dajmy na to jakiś wróg ma mi odskoczyć. Okej. Okay. Dawa, czyli już ona. Okej, okay, to nie jest... Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to nie jest ta, z którą walczyliśmy zazwyczaj. So sick of, you know, doing my regular job uninterrupted, not having to clean up Meg's messes. I get the feeling we're starting off on the wrong foot. Anyway, okay. I always wanted okay. to kill a god. You'll have to do. Okay, czyli... Zadziewam końcówkę życia, to walczymy jeszcze z... Nie walczymy samą Megairą, ale z jakąś jej siostrą. Co może być nieciekawe, jak się tak pomyśli o tym, że w sumie nie znam jej ataków. Okej. Okay. Okej, okay, czyli ona się teraz będzie wiecznie kręcić i zostawać pode mną tak jakby eksplozję, okej. Okay. Okej, okay, nietykalność, więc teraz musimy być ostrożni. Okej. Okay. To, co na pewno widzę na delikatny chociaż plus, to to, że przywołuje zdecydowanie mniej przeciwników niż robiła to Megaira. Czy Meg, czy jakkolwiek by jej nie nazwać. Ale czy walka sama w sobie jest prostsza, czy nie? Ciężko mi stwierdzić. Okej, okay, widzę, że wyzwanie jest. Podoba mi się, podoba mi się. Co prawda z moim refleksem... szachisty... Może to znaczy tylko tyle, że zginę w głupi sposób, ale jest wyzwanie i to mi się podoba. Fajne, 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 fajne. Zdecydowanie fajne. Mamy co. Ledwo, ale pokonaliśmy ją. Ciekawe. Walka może przyznać podobna, ale czuć było tą różnicę taką w miarę przyjemną. Może to jest trochę świeższe niż w kółko to samo. Ale to ciekawe, w takim razie jak się pokonało już tą Megaire, Meg, jak tam zwać, tak zwać. Walczymy z kimś innym tutaj. Okej. Okay. Chociaż nie jestem pewien, czy to tak działa, czy to nie działa jakoś trochę inaczej. No jakby nie było, no to ważne, że po prostu jest taka instrukcja. Oczywiście, że na to mnie nie stać.
O tym zapominam jak zwykle. A to wezmę. No i idąc z małą ilością hapeków, ruszamy do drugiej krainy. Który to jeszcze rękawicami nie pokonaliśmy. No, jak to się nazywa? Jeszcze nie pokonaliśmy. Z tego co widzę. Albo cokolwiek tam będzie. No nie okłamujmy się, może się okazać, że Hydry też nie będzie, tylko dostanę coś innego. No ale tak. Generalnie wiadomo. Jak to wygląda. Mniej więcej. O proszę. Głowy Hydry jako zwykli przeciwnicy tutaj, no. Czy było coś takiego już? Wydaje mi się, że nie wiem czemu, że tak. Już mieliśmy do czynienia z takimi głowami Hydry. Ale to wydaje mi się dosłownie, to jest takie... Jakbym to widział, ale... Nie jestem pewien. No, nie bierzmy tutaj za słowo. Tak, Hermes albo życie. Aha, super. Się nadpaliłem trochę. Wolę życie od Hermesa. Nie chodzi o to, że jego dary są nieprzydatne, ale są... Powiedzmy, innego typu niż to, co teraz jest mi najbardziej potrzebne. Okej. Okay. Ja w ogóle też... Naszmy w sumie tylko jedna, niewielka może, a może i wielka, zależy jak na to spojrzeć rozkminę. Jeśli chodzi o młotek. Da się mieć kilka ulepszeń młotka naraz? Bo nie kojarzę, żeby coś nam trafiło, więc no, jeśli ktokolwiek na to patrza i zna odpowiedź, prosiłbym o informację. Jeśli się trafiło, to nawet możecie mi powiedzieć, tak, trafiło ci to jełopie, masz naprawdę dziurawy mózg czy coś. Ale mówię wam szczerze, nie kojarzę. Życie, takie delikatne suchar, ale dobra. Ale za 25 klinotów nie. Nie będę ryzykował. Sklep albo Hermes. Sklep. Naprawdę nie chcę Hermesa do wszystkich opcji. Nie chcę, bo ciężko mi wykorzystywać te niektóre jego bonusy. Kolejny Zeus. 150. Wtedy chyba nie starczy już. No, nie starczy wtedy na życie. Apeki cenna sprawa. W stronę Zeusy. Pójdę na bezpieczeństwo. The searing flame and ashes of the river Phlegethon mean nothing to the ferryman Charon, who travels all the waters of the underworld bearing the dead, the damned, and all their fineries. No, oczywiście. Oczywiście. On na pewno od nas już dostał, więc nie ma co. Nie mogę dokupić trochę ciemności. Rozdźwigniemy po prostu. Nawet jeszcze dla samego faktu, żeby to mieć. W szczególności, że każda kolejna bitwa może być. Moją postacią. Barka śmierci? Okej. Okay. Okej. Okay. Coś tu się będzie działo poważnego. Okej, okay, wybaczcie tak. No tutaj, ale tak powoli nie. Z drugiej strony lepiej, żeby mi woli tak dosłownie przy początku takich akcji jak ta, niż w połowie walki jakiejś. Wiecie, no. Jak się wybije z rytmu konkretnej bitwy, to potem ciężko do niego wrócić. Mogę to idealnie jakby udokumentować, udowodnić moimi przykładami niektórych bossów w Elden Ringu, z takich rzeczy z tamtego roku, które też tam się działy, takich większych, które są właśnie idealnym dowodem. Sultan's Sanctuary chyba. Tak, Sultan's Sanctuary chyba właśnie miało u mnie takich problemów. Z innych rzeczy, co tak. W sumie nie wiem, gdzie jeszcze mogę dać wam jakieś takie większe przykłady. I takie rzeczy się działo. No ale tak, wiadomo, no. Wiadomo po prostu, jak to wygląda. Nie wiem, czy jest coś więcej do gadania na ten temat. Jak to wygląda z tym jakś... No musiałem na chwilę odejść od jakiejś gry. Po prostu w środku jakiejś akcji. Przynajmniej dla mnie, naturalne. Że właśnie się trochę straci rytm. Okej, Lord Ares. Okay. Lord Ares. Zeus has gotten to you first, I see. My father's gifts are generous indeed, though I think I can help in my own way. Czyżby był duet? Nie, nie ma duetu. Oj, zdecydowanie nie. Jeśli już to. Żadnego nie ma, więc tak. Wystrzał, o którym zapominam, że jest taką fajnym, takim czymś fajnym. Okej. Okay. To oznacza, że nie będzie wpadał we wrogów, to może częściej, bo o tym pamiętam. No jeśli nadal będzie wpadał we wrogów, to... no, mówi się trudno.
I dobra. Idziemy. Więc 46. Dobra. Wygląda to, że chyba we wrogów nie wpada tym razem. Tam. Tak naprawdę wygląda na to, że pozwalam po prostu spokojnie sobie polatać trochę. I wow. Ci naprawdę to nie jest mój dzień, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie hadeosowe. Dużo na krawędzi życia i śmierci siedzę. Ale cóż, na moje usprawiedliwienie zawsze byłem słaby w grach tego typu. Co nie mówię przez tego typu jakieś takie, powiedzmy, czasu rzeczywistego, co nie. To nie o takie rzeczy tylko chodzi, ale... wymagający jakiejś większej precyzji, oczywiście. No i w szczególności takie po prostu szybkie, jak to jest w przypadku Hadesa i tym podobnych. A, no tak, szkoda. Zacisnąć, po prostu szkoda. A, jakiś nowy komentarz, super. They're much more talented than the low-grade witches down in Tartarus, so your dad lets them stay warm up in Asphodel, I guess. I guess. Dobra. Też mam coś do powiedzenia. Ciekawa sprawa. Zobaczymy, o co chodzi. You're late for dinner. Or breakfast, or whatever blasted meal's next. Aha, okay. That's all right, father. I'm not feeling very hungry at the moment. I've asked repeatedly for the construction of a sundial, but every time they tell me no, can you believe it? Your impertinence with me inspires all. Teraz zegar słoneczny w takim miejscu. Na pewno świetny pomysł. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. Zobaczmy po prostu, co mam do powiedzenia. Potem. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful in my day. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. Oh, skying. What can I say? I try. Tak, szkalujo. Zobaczmy, co się w ogóle pokazało nowego. Wcale, czy jest coś nowego takiego ważnego? Nie, tylko jakieś takie... Ale tak, nie wydaje mi się, żeby to było coś takiego bardzo istotnego, więc... Nie wiem, czy jest coś takiego... najbardziej istotnego z tych wszystkich rzeczy. Zanim coś to jednak zobaczmy, po prostu jakie są oferty specjalne. O, jeszcze ona tutaj jest. Ale nie ma żadnego dialogu specjalnego. Dwa klucze, dajemy dostęp 20 kryształów. Czyli taka zamiana w tył po prostu. Ale nie wydaje się to nic na tyle istotne na razie, więc... po prostu pas. Nix, sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that my imagination, or what do you make of it? No cóż, moim zdaniem tak zdecydowanie patrzą z góry. Więc są na górze Olimp. A pomiędzy jeszcze taką kwestię to... No tak mi się wydaje, jakoś tak patrząc na tę grę w niektórych momentach i na mitologię. Przecież nie, w mitologii chyba aż takich problemów nie było. Jestem pewny, jak mówię, nie znam jej aż tak dobrze. The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Or so your father often likes to say. He alone was relegated to this realm, and grew resentful of his relatives on high. No, tego się nie dziwię. Chociaż czy taka była prawda, powiedzmy, z perspektywy mitologii, nie wiem. W tej grze na pewno jest to prawda. I can't imagine him otherwise. Czy to było C? Tak, C to był kodeks. Hypnos nie dostał, okej. Okay. I chyba nawet nie będzie można dać. Dobra, to możemy dać Hypnosowi. Jeśli mam dwa, to może Hadesowi. Nie, mam jeden. A to Hypnos zostanie. Czemu nie? Wydawało mi się, że już mu dałem kiedyś. Surprise, Hypnos. I got you this. Whoa, whoa, whoa. You can't bring that in here. Just kidding. Thanks. But wait, I'll trade you. Look. Okej, są tutaj daje. Cheers, Hypnos. Cykiewkę. A. Jakieś informacje nowe?
Chyba są jakieś, ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim na razie. Jakoś nie ma jakichś wyjątkowych ofert, nic co. Po prostu... No, po prostu budujmy, co się tam da. Ulepszajmy i no i tak. No, mamy 60, co już nie starczy na zbyt wiele, więc ulepszymy po prostu fontanny. Dobra. I na zakończenie mógłbym jakieś wykończenie domu wziąć, ale czy jest sens? Powiedziałbym, że nie. No cóż. Po prostu takie błahoski do kiedy indziej. W pozycji nie ma nic, w sypialni. Właśnie sypialnia. Mogę to sobie w sumie wziąć, czemu nie? Let's go with this one then. Should make a nice enough addition to my chambers. Powiednie zostały wypowiedziane? Akata Hilles. Oręże różnorodne. Okej. Okay. Aż pójdę zobaczę, co chodzi. How's it going? Ej, tak, jak już to powiedzmy właśnie tutaj sprawdzimy, no to na tym będziemy kończyć epizoda. Będzie trochę krótszy, ale mam nadzieję, że to nie będzie problemem. A fine addition to the bed chambers. Jak to działa? As many chances as it takes. Ha, ilu wrogów pokonałem łącznie i ile razy próbowałem zwijać ją. Ciekawa sprawa. Something's added to the fated list. Co to było? Co za zdanie? Syn Boga umarłych pewnego dnia zatrudni wykonawcę domu, aby ten wykonał różne usługi renowacyjne. Za 4 diamenty. Okej. Okay. Diamenty, z tego co wiem, są, no, realne do zdobycia w dużych ilościach, ale no, no, powiedzmy trudniejsze. To jest, na patrzcie. 15 tych butelek naszych. Fajne. Fajne rzeczy tutaj można dostać, z tego co widzę. Ale okej, okay. Zobaczmy, co... Jestem głupi. Jestem głupi, zapomniałem jeszcze zobaczyć, co będzie, a jak to się nazywa. W lustrze, ale tak, pogadajmy z kostkiem, zobaczymy lustro później i tyle. Is it that big a deal? I am an individual of some integrity, boyo, and protect my sources with my life. You'll have to kill me if you want to make me squeal. Okay. W sumie jest to dialog, który nic nie wniósł do rozgrywki. Nawet dużo charakteru nowego nie odkrył. Czego towarzysza i za takie rzeczy nie jestem w stanie nic zrobić, niestety. Ale jak patrzę, to tutaj... Nie ma niczego takiego wyjątkowo istotnego. O, to akurat był bardzo fajny, ale no, niestety. Chwilowo nie mam tamtego. Nie mam tyle ciemności, żeby to móc zrobić. Jeśli chodzi o taką kwestię, to... To jest zdecydowanie super. Ale chwilowo nie będę brał takich opcji, bo... Obawiam się, że mogłyby zbyt... nakomplikować wszystko. Dobra. Jak widać, nie ma tu jakichś wyjątkowych, ciekawych rzeczy, więc zostańmy przy tym, czym jesteśmy. No i jak mówiłem, na tym kończymy odcinka, więc mam nadzieję, że wam się podoba, no i trzymajcie się. Hej, hej.